Funkcjonalność Flippera Zero możemy rozszerzyć, dokładając mu taki moduł Wi-Fi. Ten moduł Wi-Fi trzeba sobie zaprogramować, by móc robić testy penetracyjne sieci Wi-Fi. Dzisiaj pokażę Wam w odcinku właśnie, jak to zrobić. Wgramy sobie to oprogramowanie, które nazywa się Marauder. Jest to oprogramowanie, które nam rozszerzy funkcjonalność tej płytki, ponieważ tam będą różne typy ataków właśnie na sieci Wi-Fi. Robi się to dość prosto dzięki temu, że taka osoba jak UberGuidoZ, czy jakkolwiek to się czyta, stworzyła bardzo łatwy skrypt, który nam fleszuje tą płytkę. Wszystkie linki macie podane w opisie. Wchodzimy sobie i tutaj poniżej mamy instrukcję, ja Wam to pokażę w tym odcinku. Klikamy sobie na najnowszą wersję na tego zipa. Pobieramy go. Ok, jak jest pobrany, otwieramy. Musimy go gdzieś wypakować. Jest wypakowany. Najważniejszy tutaj jest ten plik flash, żeby go odpalić, ale zanim go odpalimy, musimy podłączyć naszą płytkę Wi-Fi Devboard. Jak to robimy? Na płytce widzicie dwa klawisze. Reset i boot. Ten boot, czyli ten, co jest bliżej tego portu USB typu C, musimy przytrzymać. W tym momencie wkładamy kabelek. Trzymamy jeszcze kilka sekund. I puszczamy. W tym momencie płytka powinna być wykrywana przez nasz komputer. Odpalmy sobie tego flasha. Ok, widzimy, że urządzenie zostało wykryte na porcie COM. I w tym momencie możemy wybrać jedną z czterech opcji. Wybieramy jedynkę, żeby sfleszować tego Maraudera. Enter. Ok, wszystko się wgrywa, musimy chwilkę poczekać. Udało się. Teraz możemy kliknąć jakikolwiek klawisz i okienko się zamknie. Zamknęło się. Odłączamy płytkę. I teraz płytka jest gotowa, aby podłączyć do Flippera i możemy rozpoczynać ataki. Płytka jest sfleszowana, w kolejnym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób z niej korzystać, jakie ataki możemy z niej robić. Także zapraszam Was do obserwowania i dodania dzwoneczka, by być na bieżąco z następnymi materiałami. Dziękuję, pozdrawiam, hej.